Start głośnego programu rządowego już za nami. W kwestii nieruchomości i gospodarki trudno o bardziej medialny w ostatnim czasie temat. Wokół tak zwanego BK 2% narosło wiele mitów, dlatego dziś wyjaśniam, jak wziąć kredyt na 2% i oczywiście na co uważać. Nazywam się Krzysztof Śpianiewicz i witam na moim kanale. A czy ty już kliknąłeś w dzwoneczek? Zapewne słyszeliście o bezpiecznym kredycie na 2%. W tym filmie zobaczycie, jak z niego korzystać. Zacznijmy od tematu z pozoru błahego, ale bardzo istotnego. 1. Sprawdź, czy możesz wziąć kredyt na 2%. W ostatnim czasie wszystkie media w Polsce poruszały temat BK 2%. W szumie medialnym sam wyłapałem wiele błędnych informacji. Zatem doprecyzuję kwestię tego, komu się rządowe wsparcie należy. No w sumie należy się nam wszystkim, bo wszyscy płacimy podatki. O taki kredyt może wnioskować osoba do 45 roku życia, która nie ma i nie miała mieszkania, domu ani spółdzielczego prawa do lokalu czy domu. Single mogą się ubiegać o maksymalnie 500 tysięcy złotych kredytu, zaś małżeństwo lub para w związku nieformalnym z co najmniej jednym wspólnym dzieckiem może starać się maksymalnie o 600 tysięcy złotych. W przypadku małżeństwa kryterium wieku musi być spełniać co najmniej jedno z małżonków. Z kolei budzące tyle emocji kryterium braku własności mieszkania muszą spełniać wszyscy zainteresowani. Uwaga! Rozdzielność majątkowa nie ma w tym przypadku żadnego znaczenia. Środki z kredytu można przeznaczyć na zakup pierwszego, podkreślam, pierwszego mieszkania lub domu. A czy rynek pierwotny czy wtórny, nie ma to już żadnego znaczenia. Muszę przy tym oczywiście też poruszyć kwestie spadkowe. Jeśli ubiegający się o kredyt otrzymał w spadku udziały w nieruchomości, to ważne, aby nie przekraczały one 50% i aby w tej nieruchomości ta osoba nie mieszkała. W ustawie jest jasno napisane, że chodzi tylko o jedną nieruchomość. I uwaga, jeżeli odziedziczyliście, oczywiście w cudzysłowie, aktem darowizny, to niestety bardzo mi przykro, nie łapiecie się na ten program. Oczywiście, wszystkie szczegóły programu znajdziecie w ustawie z dnia 26 maja 2023 roku o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe. No, ale ja postaram się wam oszczędzić tej monotonnej lektury. 2. Zobacz, na co uważać. Musicie wiedzieć, że program jest obarczony istotnymi zobowiązaniami, których oczywiście trzeba dotrzymać. Beneficjenci będą musieli w nabytej nieruchomości mieszkać, jeżeli chcą otrzymywać dofinansowanie. Kupno z myślą o popularnym wynajmie nie wchodzi oczywiście w grę. Nadpłata kredytu w celu wcześniejszej spłaty też raczej nie będzie opłacalna. Haczyków, jak widzicie, jest sporo. Dlatego zdecydowanie polecam skorzystać z zaufanego doradcy kredytowego, który prześwietli program i przeprowadzi Was przez cały proces. Pamiętajcie, że taka usługa nic Was nie kosztuje, bo wynagrodzenie doradca dostaje od banku. Na dłuższą metę może okazać się, że zyskacie na takiej współpracy i to nie tylko czas. Kolejna kwestia to dostępność banków, bo nie wszystkie przystąpiły do programu. Niektóre są od 3 lipca, kiedy wystartował, i inne dopiero niebawem do niego dołączą. No i tutaj zaczynają się schody, no bo każdy bank interpretuje przepisy inaczej. Na przykład jedne uwzględniają remont zakupionej nieruchomości, no inne już niekoniecznie. Tak samo jest z kredytem bez wkładu własnego w niektórych placówkach. Skorzystacie z tych dwóch programów jednocześnie, a w innych nie. Jak widzicie, ilu ekspertów, tyle opinii. Chociaż lepiej pracuje hasło, ile banków, tyle różnych sposobów liczenia zdolności kredytowej. Bo na jej wyliczanie nie ma jednakowej procedury dla wszystkich. Na wielkość Waszej zdolności w różnych miejscach będzie miało wpływ chociażby to, na jaki czas macie zawartą umowę o pracę. Osobna kwestia to też czas rozpatrywania Waszego wniosku. Teoretycznie bank ma na to 21 dni, jednak bankowcy mają swoje sposoby, aby wydłużyć ten termin. Sezon urlopowy też oczywiście nie pomaga w przyspieszeniu tych procesów. Dlatego jeśli już wybraliście nieruchomość, w umowie przedwstępnej postarajcie się w miarę o jak najdłuższy termin na podpisanie aktu. Tym sposobem unikniecie zbędnych nerwów. Z moich obserwacji wynika, że deweloperzy raczej są w tej kwestii wyrozumiali. Inaczej oczywiście może być z cierpliwością sprzedawców na rynku wtórnym, dlatego lepiej dmuchać na zimne. 3. Jakich dokumentów potrzebujecie, aby złożyć wniosek o kredyt na 2%? Sama procedura starania się o kredyt z rządowym wsparciem nie różni się zbyt wiele od czynności przy, nazwijmy to, standardowym kredycie hipotecznym. Każda instytucja, czy to w BK 2% czy nie, będzie wymagała od Was dostarczenia zaświadczenia o zatrudnieniu lub jeśli prowadzicie działalność gospodarczą, zeznań rocznych PIT i aktualnych dokumentów księgowych za ostatni i bieżący rok. Bank zwróci się też z prośbą o wyciągi z konta, a także o stosowne dokumenty odnośnie kupowanej nieruchomości. Dodatkowymi dokumentami są oczywiście oświadczenia, że wyrażacie wolę przystąpienia do programu Bezpieczny Kredyt na 2% oraz oświadczenie, że spełniacie warunki tego programu. Wówczas rozpocznie się weryfikacja danych. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, kolejnym krokiem będzie już decyzja kredytowa. Przed jej wydaniem bank może oczywiście jednak poprosić o dodatkowe dokumenty, a to kolejne dni oczekiwania. Od lat działam na rynku nieruchomości i uczestniczyłem w wielu transakcjach kredytowych
I mam jeden wniosek. Szanujcie swój czas i nie chodźcie od oddziału do oddziału. Skontaktujcie się z zaufanym doradcą kredytowym. Wyobraźcie sobie, że idziecie do banku, nazwijmy to X, żeby nikogo nie reklamować. I czy pani w banku X powie wam: drogi panie, nie jesteś naszym profilowym klientem, idź pan do banku Y, tutaj obok, o tam jest, tam są drzwi. No nie, powiem wam, że na pewno dostaniecie w naszym banku kredyt, a tylko zmarnujecie jedno z tych trzech czy czterech miejsc, w których najlepiej złożyć wniosek. Dobra, wracając do tematu doradcy. Dlaczego to się tak bardzo opłaca? Po pierwsze, doradca zna szczegóły programu od podszewki. Po drugie, wie, które banki w nim uczestniczą. Po trzecie, pomoże wam wybrać najlepszą ofertę i przejść przez całą procedurę. A po czwarte, jak już wspomniałem, nie weźmie od was ani grosza, bo swoje wynagrodzenie uzyskuje od banku. W przypadku zwykłych kredytów mogłoby się powiedzieć po piąte, bo czasem, oczywiście w odpowiednich warunkach, pomaga negocjować marże z bankiem. Oczywiście tutaj na to nie liczcie. 4. Mity beka 2%. Program Bezpieczny Kredyt na 2%, co by nie mówić, jest bardzo popularny, a razem z popularnością idą w parze, chyba nazwijmy to plotki. Dementuję pierwszą i najpopularniejszą, że wnioski trzeba było złożyć już do 3 lipca, bo inaczej nie otrzymacie dofinansowania. No jest to kompletna bzdura. 3 lipca program dopiero ruszył. Nabór trwa i nie musicie w ogóle się tym przejmować, jeśli jeszcze nie podjęliście żadnych decyzji i żadnych działań. Kolejny mit to listy chętnych na zapisy w kolejkę. No słuchajcie, no spokojnie, to nie jest sklep mięsny w PRL-u. Chętnie zarówno w bankach, jak i u doradców kredytowych są obsługiwani na bieżąco. Nie ma też żadnej ograniczonej puli. Przynajmniej na ten rok, bo przecież mamy rok wyborczy. Hello! Tak więc działajcie bez żadnego pośpiechu. Lepiej jest poświęcić czas na poprawne przygotowanie wniosku, niż potem nanosić poprawki. Niektórzy nie chcą przystępować do programu, bo nie są pewni, czy w zakupionej nieruchomości spędzą 10 lat. Obawiają się oni, że jeśli zmienią decyzję po kilku latach, państwo upomni się o zwrot całości dofinansowania. Na szczęście nic takiego się nie stanie. W przeciwieństwie do poprzednich programów Rodzina na Swoim czy MDM, czyli Mieszkanie dla Młodych. A jeśli za 5 lat znajdziecie coś innego, a mieszkanie zakupione z beka 2% zechcecie wynająć, to tracicie dofinansowanie, uwaga, dopiero od tego momentu, a nie wstecz. Lepiej zatem korzystać z pomocy przez 5 lat niż w ogóle. W końcu dofinansowanie pochodzi z naszych własnych podatków i raczej realnie państwo będzie wam dopłacało z 3 lata, może 4, o czym już mówiłem w rolce, która tutaj wam się pokaże w rogu ekranu. O kolejnych mitach i niuansach związanych z bezpiecznym kredytem na 2% porozmawiam w jednym z kolejnych odcinków z Agnieszką Rogozińską, czyli doradczynią kredytową. Agnieszka już jakiś czas temu gościła w Akademii Nieruchomości. Aby rozwiać wszelkie wątpliwości na temat rządowego programu, pojawi się oczywiście u nas ponownie. Jeśli macie jakieś pytania, które chcecie jej zadać, zostawcie je w komentarzach, a ja przygotuję listę na wywiad. I oczywiście jak zwykle tip na koniec. Bardzo często pytacie mnie, co robić, jeżeli mieszkanie ma tylko jedno z małżonków. Słuchajcie, jeżeli tylko jedno z małżonków rzeczywiście ma w swoim osobistym majątku daną nieruchomość, to oczywiście możecie się starać o bezpieczny kredyt na 2%, o ile weźmiecie rozwód. Ogólnie nie polecam brać rozwodu dla kilkunastu czy nawet kilkudziesięciu tysięcy dopłaty. No ale oczywiście, to wasza decyzja. No dzisiaj to już wszystko. Dziękuję za oglądanie, koniecznie dajcie suba, aby nie przegapić kolejnych odcinków i pamiętajcie o dzwoneczku. Oczywiście za łapkę w górę też będę wdzięczny. Do następnego, cześć.